Siemano wszystkim. Uznaliśmy, że źle przechodzimy tą gierkę i naszym błędem było robienie misji, na które nie jesteśmy gotowi, co dostrzegliśmy dopiero po chwili. Także zmiana teraz celu i robimy misję, którą jesteśmy w stanie wykonać. Niestety tamtego robota jeszcze nie mogliśmy zniszczyć. Ze mną jest Dawid. Siemaneczko. I lecimy dalej z tematem. Ja powiem tak. Może jest, ja my jesteśmy po prostu ambitni, zbyt ambitni, dlatego się zabraliśmy za misję niegotowe dla nas. No, można to usprawiedliwiać się jak się chce. Jedni mówią, że jesteśmy ambitni, inni mówią, że jesteśmy pizdami i zjebaliśmy po prostu. Ja uważam nas za ambitniaków. O, dobra, ale teraz trzeba ich pozabijać. Ty, no amunicja się skończyła dopiero. Dopiero co? No, co jest kurde grane? Leżeć. 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 Leżeć, my musimy jak ten. Dobra. Jego właśnie jest gimnym 21, nie będziemy sobie liczyć ten. Ty, zabił. Ten z laserami jest uważaj. Tutaj zaraz za nami. Ty, a jakby powiedzieć, że jest ich. Kurwa! Kurde! Dawaj, zabijaj go. A musiałem przeładować, wiesz? No właśnie irytuje mnie to ładowanie. Strasznie długo trwa i jest zawsze w takim momencie, kiedy nagle trzech do mnie strzela. Jak tu cały czas wychodzą stąd. No niech wychodzą, no jak to przywitam dalej. Daj. Co? Tu kurwa dwóch dużych weźmie. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Chyba na to. O, jaką mam broń. Co to za broń? Aaa, taka giberka. A co to jest? Jak to strzela? Dobra. Laserem. O! To znaczy to, co ja ten... Podnoszę. O, czekaj, bo tam na końcu można przejść. To chodź tam, zerkniemy, co to jest za... Ale to jakieś U się pokazuje, popatrz. Ja już nie wiem, gdzie mam iść. Ło, jak ja wolno biegam z tym bramem. Waży, kurwa, 2 tony. Ty, bo ja już nie wiem, gdzie my jesteśmy. No to mówię, po co my idziemy tam gdzieś, w jakieś korytarze? Chodź tam, gdzie mamy cel nasz. Ale ja nie wiem, czy to właśnie nie jest... Kwestia tego, że gra jest na tyle rozbudowana. Aby ten... Róbmy tam, gdzie nam się zaznacza, popatrz, jest 70 metrów. Róbmy to. Bo my wszędzie chcemy iść, eksplorować cały ten świat, a potem kurwa głupiejemy i wpadamy na robotów, którzy nas zabijają jednym strzałem. No coś, my jest. Aha. Tu jest pancerz, jakbyś chciał. Na dachu jesteś? No, wszedłem po drabinie. Po drabinie. W środku z drabina. Wow. Czeka. Dobra, tu jakąś płytę znowu, znaczy dysk trzeba. No tak. Zszyfrować, nie wiem gdzie on jest. Okularki. Gdzie oni są? Nad nami? Tak, już nie ma. Tu komendant jest, ty kurde. Plus wejście do kanału. Wchodzimy? Czekaj, bo tu słyszę tajemne jak ten. Masz pancerz, masz amunicję, tu wszystko jest. Girls, the Nazis have scheduled a meeting at a place near your location.
Ty, no i nie mam już tej broni. Dobra, wchodzimy i robimy, bo jak będziemy robić wszystko inne, to nie zrobimy tej gry. No kurwa. Nie mógł. Co? Nie, nie mógł zejść, wiesz? Coś się przyblokowało. Na czoło, wyskoczyłem. Dobra. Kurde, ty, dziwne jest to przejście. Nagle, wiesz, przechodzą i pyk, czarny ekran i jest ładowanie. No, przynajmniej niestety. Coś tutaj ewidentnie poszło nie tak. No i dobra, co my tu mamy zrobić? Bo ja tu nic nie widzę. A już możemy iść w lewo lub w prawo, nie? Właśnie... Dobra, widzę, że jest mnóstwo celi. Mnóstwo celi. Mnóstwo celów. Czekaj, czekaj, idę go zabić. Ale dziwne dźwięki miałem przed chwilą. To Georgie będzie. To jest ten. Kryjówka tej kita, nie? Pennywise'a. No Pennywise tutaj zaraz balonika nam gdzieś puści. Balonik w postaci, kurwa, robota. Ty, tu już jest nagle na dół, na górę, stary. Piesek. Chodź tutaj. Gdzie? Albo nie, dobra, nie schodźmy jeszcze na górę. Róbmy to na razie, co jest na górze. Tam nic nie ma. O, hajsy. Ej, nie! Przez to, jest... że pobiegłeś stamtąd. Elektro coś tam. Wow, stary! Jak mi wyjebał, kurwa, z drzwi. Ja pierdolę. Co tu się dzieje, stary? Nie wiem, gdzie jestem. Ja właśnie ciebie szukam, bo tam sam jestem. Ty, powiedz mi ten, bo... Jak ja mam zmienić pistolet z jednego? No, powiem ci tak. Zacznij strzelać, bo ja sam cały czas strzelam. Kurde, stary. Hey, come help me out before I'm broke, Jess. Czekaj. Come on away. Dobra, idziemy? No. Ty, już co, porządek zrobiliśmy w tych kanałach? Co tu jebie gównem dalej? Jak to w kanale? Tu masz te monety. Latareczka jak w Dark Occult. No to trochę więcej daje. Tylko, że dookoła jest ciemno. Więc ciupkę jaśniej. Patrz, już mam 150 pancerza, bo sobie ulepszyłem postać. A i tak, kurwa, na to kilka strzałów leci. No jest ciężka gra. Jestem ciekawy, jak my byśmy w to grali na trudnym poziomie. No nie wiem, bym się pewnie irytował strasznie. Rage quity by były co chwilę. Dawaj. Już, kurde, ci debile tu przychodzą. A, idą. Granat, granat, stary. No kurwa, co mnie rozjebało? Żyjesz? Coś
mi kurwa. No nie, coś wybuchło mi nagle. Co ty jesteś? Aha, już wiem co zrobiłeś, kurwa. Przejęłeś wjebaną beczkę. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja cię nie widzę. No na środku. Tam, po drugiej stronie byłem od ciebie, to jak ja strzeliłem? No kurwa. Wiem, że się nigdy nie przyznajesz do tego. No bo ja w ogóle nie widziałem, że coś wybuchło przy mnie, no to się zastanawiam skąd. No musiałeś, tu było pełno czerwonych beczek. Oni w nie nie strzelali, bo stałem przy nich i nie strzelali w nie w ogóle, więc to musiałeś wtedy rozjebać. A ona wybuchła i mnie rozjebała. Bo mogłem wstać, czyli w sensie zginąłem i potem po chwili mnie ożywiło, czyli wiedziałem, że to ty musiałeś zrobić. Dobra, teraz z którędy mamy iść? Chyba tędy, zobacz. Jak rozjebać to? Tędy chodź. Nie. Zobacz jak mapa pokazuje. Halo, latarka. Tu w prawo? Tam. Ta. No tu jest w dół znowu. Tu jest woda. Nie wiem czy możemy do niej wejść. Tak. Anything to report, Abby? I'm seeing... Hold on. Ale nic nie widzę. Jak pod wodą są ukryte te skrzynki z hajsem. Tak, to stary, ty widzisz coś pod wodą? Znaczy, skrzynka się oznacza takim konturem białym. Konturem. Dlatego widziałem. What was that, Abby? I'm seeing news that the Nazis are getting desperate. They just lost a big fight over the street of Gibraltar. Dobra, they will lash out like cornered animals. Dobra, i co tutaj znowu musimy wysadzić to, czy co? To nie za. No otwórz drzwi i tym widzę coś tam. No ale to w jakimś innym miejscu jest, ja nie wiem gdzie to kurwa jest. Jeszcze nie byliśmy w tym miejscu. Z tego co tam przeglądałem. No dobra. Pokręcasz, tak kręcasz? Znając, że cię zaraz nas zaatakują. No to na pewno. No kurde ty, nagle dostałem obrażenia. O kurwa, pies mi na ryby skoczył. O, idą. Ten kurwa szybki wybiegł znowu. Kolejny. Amunicja mi się kończy. Ale idziemy na górę do kolejnego. Też mi się kończy amunicja. No, z pistoletem muszę biegać. Ja cały czas biegam z pistoletem, bo latarki nie mogę odnosić. Ale nie, ja mam Uzi jeszcze, które mogę mieć razem z latarką. A no to też, no to też o tym Uzi mówię. Jeszcze kilka rzeczy zostało. Ej, mogliśmy tu wyjść skacząc po prostu do góry. Okej. Tu są dwa ostatnie. Wiesz, czym to się wiąże?
No z tym, że będzie niezła strzelanka, ale nie ma amunicji. No. Ja chyba bez latarki zacznę strzelać. Laser, nie craften, no. Coś tam, ja pierdolę. Myśli jakiś kurwa. Czekaj, ja teraz sobie ulepszę broń na szybkości. Zbierało mi się troszkę drobniaków. Mam 3400, więc coś mogę zrobić. A masz też jak machine pistol? Chyba tak. No mam. No to ja z tym biegam i z latarką, tylko że do niego ma się... No ja to właśnie modyfikuję. Mura zamkowa. Celownie, magazynek bębnowy. Wlot lufy, uchwyt, skórka. Wida. Wystrzelność jakaś tam większa. Radełkowany. Nie wiem, biorę to wszystko. Aha, tu mogę coś albo coś, dobra. Wylot lufy. O kurwa, tłumik dźwięku. Wielki. Amulet wylotowy. Będzie to. Też. Magazynek bębnowy. Jeszcze tu mamy celownik. Mam. Komora zamkowa. Chcę to odkręcić. W razie tam kiki tam. Będzie to. Syntelek. I na 3, 2, 1. Strzelamy. Ready? 3. Czekaj chwilę. To jeszcze nie pozbierałem wszystkiego. O, dobra, mam amunicję. No, możemy. Dawaj. 3. 2. No dobra. Przez wodę chyba idą. A, to będzie stronie wody. Tył. No, teraz widzę. Kurwa, tu ciemno, no nie mogę mieć innej broni, no. Uciekaj, uciekaj stamtąd. Chciałem przejść w lesie. To jest najgorsze, że oni idą bez światła. O, jest. A tak, oni powinni też z jakąś latarką iść, żebyśmy nie widzieli. O kurde, co to wybuchło? Kurwa. Ty, to obok nas, oni strzelają do tego, stary. Widzisz? To mogłem nie być ja wtedy, oni strzelają też do tych rzeczy. No ale to nas nie zabiło, a tamto mnie zabiło. Ale tutaj mnie to położyło. A to nie, to ja miałem tam coś innego. Tam nie miałem, że... normalnie, że mnie uśmierciło praktycznie. Tu nas tylko, wiesz, wywróciło. Masz jeszcze amunicję jakąś? No mam, ale do tych karabinów, gdzie latarki nie mogły. Dawaj, pchniemy. Bo chyba mamy stąd wyjść po prostu, tak? Wróć do pędy. Pendywise! Jak tam, gdzie to było? Gdzie na czuja? Kura. Już widzę. Udało się. No i dobra, no i ta misyjka była szybka. No, nie było jakichś rzeczy wybranych. Z tym robotem. Nie możemy robić misji, które niestety są dla nas za trudne. No tak. To jak ten robot, to pewnie już ostatnia misja była, nie? A co, gdybyśmy to przeszli? To jest pytanie. Gdybyśmy grali. To jest dopiero speedrun. Przejść Wolfensteina w 5 minut. Byliśmy blisko tego. I ominąć tak wszystko. Już zginął ten robot. Niewiele zabrakło. No i dobra, wracamy do tej Pendy. Do Pennywise'a.
Leżeć. Biegnął. To i nagle tak z dupy wychodzą. Z ty, no z pleców z każdej strony, nie? Ale irytuje mnie, że lecę ze sprintem. Ty, jak się nagle zreskił przy mnie, nie? No ja mówię, stary, co jest tutaj grane. A, z lewej, stary. Chodzą tam do przejścia. Co tu ląduje, nie? Dobra, wracamy do pętli Crawford. Boż, kurwa, ty od tyłu mnie zaszedł. No co tu się dzieje, no? Czy to na średnim poziomie jest, czy kurwa na trudnym? Wyobraź sobie grać to w pojedynkę jeszcze, nie? Nie mam pytań. Nie. To jest naprawdę kurde. Kurwili mnie. Dawaj, normalnie, kruta piłka. Lecimy. Nie możesz podnosić tej broni? Nie, nie odbyłam tego. Dobra, wygląda na to. Otwórz drzwi, tu jest jakaś tam. Co jest? Kurwa, skąd to? No i pa, zrespił mi się na głowie, nie? Ej, to zabija od razu, nie? Ten duży karabin. Mówisz o tych drzwiach? Tak. Ale nie, to chyba nie tu musimy iść teraz. Jak my w ogóle mamy to... My musimy kliknąć ten, żeby nam to się zaznaczyło. Znowu. Nie, no jest, zaznaczona. Tak, gdzie ona jest? No tu. No to dawaj, idziemy. Aha, no to już jest metro, to już... Pojebany dla nas jest. Dziwny dźwięk wydaje, nie? Ty, a... Weź im strzel po podłodze. Jak pod głości. A, robi dupki. Wzorek, możesz chwilkę narysować. Pęto. No dobra. Uciekamy do tej typiary z powrotem. I zakończymy tak odcinek. Tak jest. Dobra. Lecimy. Daddy told me it's because some people are just fucking idiots you can't get along. Makes sense, I guess. Wróć do Pendy. Pendywise. Pendy nas potrzebuje. Włożyć palec w te auto. No tak. Zesniła się. Francuzeczka lubi. A, Pendy to ta. Pendy... Penda Nyang. What's new with you girls? Miss Sir. Thanks to you, the water should be clean. No ja wiem, będziesz piła z mojego kranika. No i dobra, dostaliśmy 6 tysięcy? Co? Nie, 300 coś, 6 tysięcy czegoś dostałem. A punktu doświadczenia, tak? No tak, no. Możliwe, żeby 6 tysięcy, to było zbyt piękne. A, to są punkty doświadczenia. Pa, mam kolejną misję dla nas. No to teraz wejdziemy, nie? No nie, no teraz zakończymy odcinek. No tak, ale wiesz, no... Misja z czaszką, to znaczy, że nie nadajemy się do niej. My się chyba do niczego nie nadajemy w tej grze. Ja chyba idę kibel przetkać co najwyżej. No, chyba tak. Ale jak przepycham kibel, zobaczycie w następnym odcinku. Patrzę, co teraz sobie wziąć. Ale popatrz, przyszły kolejne misje. Nowe takie zapytania są, znaczy... No tak, wziąłem. To się, że ta gra nie ma końca. Dobra, na podwójną broń będę leciał teraz. A gdzie to odblokowałeś? Na mięśniach. Tak? Mhm. O kurde. Maszyn pistola już mam dojebanego.
Ale to tak średnio. Ale ja to mam i ty nie mam podwójnej broni. A zobacz, my źle używamy broni. Najcenniejsza na broń jest pistol. Skuteczność przeciwko i jest taki prostokącik, nie? Potem maszyn pistol i są takie paseczki. I teraz musimy dobierać broń do przeciwnika. No tak, no to jest prawda. Generalnie gramy w to jak jakieś ofermy. No jesteśmy kretynami, no. No tak, jeśli chodzi o mój maszyn pistol, to już mam 5 na 5 ulepszeń. Blitzgewehr mam 3 na 5. Okay. Tego Sturmgewehra jeszcze robię. Bomba zamkowa, co to ma być? O, pewnie poprawimy obrażenia z tej broni. Rownik jakiś. Kurwa. Tu tu lunety są, nie chcę lunety. Taką ciężką komorę, magazynek. Strzelność poprawi. No ten bębnowy jest najlepszy. No to masz te statystyki poprawy, nie? Więc tak, tak, sugeruję. No właśnie się sugeruje tymi statystykami. Bębnowy nic nie zabiera, wiesz? Same korzystne są zazwyczaj. Lufa z kompensatorem. Wezmę. Mhm. I took the long, dangerous road from Senegal with my father to escape the Nazis. It made my skin. A. Muszę mieć 25 zł, żeby skórki dać. No złodzieje, nie? O, no, zbierając cyborga mogę. Właśnie też patrzę na tego cyborka i on jak wygląda całkiem fajnie i jest tani. My to on się prawie nie różni od głównej. No teoretycznie. Bardzo mało. Bardzo mało. Armia, zobacz, się różni. Biorę armię. Aha, 50 sztabek. Nie, dobra. Źle popatrzyłem. No dobra, mordeczki, dziękujemy za uwagę. Tutaj skończymy. Ja biorę widzimy taki. Się... Czekaj, czekaj. O nie, co tu jest grane? Widzimy się w kolejnym odcinku. Wiemy już, jak mamy w to grać mniej więcej, czyli robić misje na które... Bardziej mniej niż więcej. Na które, no, jesteśmy w miarę uzbrojeni i, nie wiem, nadajemy się do ich zrobienia. I to by było na tyle. Ej, tu mam okulary jeszcze. Tutaj. Gdzie? I kasetę. Tutaj w pokoiku od razu po prawej. Także trzymajcie się cieplutko i miłego weekendu. Hello, hello.